Witam ludzi żużla. Stało się. Polonia Piła zderzyła się z pociągiem. Lokomotywa z Poznania rozjechała nas w wielkanocny poniedziałek i chyba mało kto spodziewał się, że aż tak druzgocąca będzie porażka naszych żużlowców. Ja przestrzegałem samego siebie i państwa również wiele razy, żebyśmy nie nastawiali się na czwórkę, tym bardziej na awans, bo zespół, który powstał za 5:12 albo nawet minutę po 12:00, nie jest w stanie rywalizować z takimi potęgami drugiej ligi jak choćby PSZ Poznań. Wiadomo, to jest usprawiedliwianie i po wczorajszym na pewno wszyscy mamy kaca. 24-66 to wynik, który idzie w świat i który na pewno nikomu chluby nie przynosi. Ale jedziemy dalej. Atmosfera jest świetna, kibiców nie brakuje. Wczoraj w Poznaniu duża grupa fanów Polonii dała czadu i to było piękne. W niedzielę kolejne wyzwanie, mecz z Lokomotywem, który zawsze był dla nas trudnym przeciwnikiem. O ile z Poznaniem nigdy nie wygraliśmy w lidze i w latach 50. i obecnie, to z Daugavpils ta sztuka udała się tylko raz. Czas powalczyć o przełamanie tej historii, o to, żeby do zwycięstwa z 2017 roku dodać drugie. Szansa pewnie jest spora, choć jak pewnie zauważyliście, Lokomotiv wysoko wygrał u siebie z Unią Tarnów. Na wyjeździe z pewnością Łotyszom będzie trudniej, tym bardziej, że nasz tor ma być w tej chwili już atutem polonistów. Wreszcie zaczną się regularne treningi, wreszcie tych kilka dni spędzonych na torze przy Bydgoskiej powinno zaprocentować. Kto zwycięży? Nie mam pojęcia, ale wiem jedno. Warto, żebyście przyszli, żebyście wymazali z pamięci to wszystko, co było niedobre w poniedziałek i zjawili się jak najliczniej 24 kwietnia na stadionie przy Bydgoskiej. Bądźcie razem, bo nawet jeżeli... Nie daj Boże, odpukajmy. Zdarzyłaby nam się porażka, to zawsze lepiej przeżywać się we wspólnocie przeżyć i nadziei na lepsze jutro. Ale wierzę w to mocno, że poloniści będą już inną drużyną niż wielkanocny poniedziałek. Ja zostaję z nimi na dobre i na złe. Mam nadzieję, że wy też. Do zobaczenia na stadionie.